To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku. Jeszcze jedno spotkanie z archiwum Radia Książki. Tym razem o Czarnym Słońcu. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu w niedzielę w 8.10. Jezus jako uchodźca przybywa do Polski. Do Polski, którą rządzi ojciec premier, a w parlamencie zasiadają mężczyźni w koloratkach. Nasz kraj nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Na ulicach o porządek i etniczną czystość dbają policjanci, żołnierze i bojówki. Wśród nich prawdziwy faszyzm. W styczniu 2020 roku o czarnym słońcu rozmawiałem z jego autorem Jakubem Żulczykiem. Zapraszam. Książki, magazyn do czytania, wyborcza.pl oraz audioteka przedstawiają. Radio książki. Rozmowy o literaturze. Zapraszam, Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu, odcinek 99, wspólne przedsięwzięcie Audioteki, która nas gości w wyborczej.pl książek magazynu do czytania, a naszym gościem jest Jakub Żulczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Na początku zacznijmy od gratulacji, bo właśnie dowiedzieliśmy się, że pół miliona książek sprzedałeś. No super, dzięki bardzo. To jest, wiesz, to, to trzeba moim czytelnikom pogratulować. Ale, ale spoko, bardzo się cieszę. No to jest, to jest fajne, to jest fajny wynik. 300 tysięcy z tego to jest ślepnąć od świateł. Ale to no gro tego się, tak, no, dwie trzecie tego się sprzedało po serialu. Wzgórze psów to jest stówka gdzieś. Czarne słońce, tam, no, ze cztery dychy, ale to przez dwa miesiące. Także są bardzo dobre wyniki, nie? To są naprawdę dobre wyniki. No i tych wznowień tak po trzy dychy też. Tych pod starych książek. Także, no, to są bardzo bardzo dobre, bardzo fajne wyniki Bardzo, bardzo się cieszę. No, zwłaszcza, że ja nie piszę tych książek pod tym kątem, żeby one. One były bestsellerami, tylko piszę je po prostu tak, jak umiem i tak, żebym... No ja miał z tego też jakiś fan, wiesz. Nie zanudził się przy tym. A skoro o tym rozmawiamy, to czy zauważyłeś zainteresowanie twoimi innymi książkami po Ślepną Zodświatę, u tych, którzy sięgnęli tak, po tę książkę, tak? Tak, tak, tak. No Wzgórzem Psów. Mhm. Na pewno Wzgórzem Psów. Na pewno... Nie no, wzrosło to. Tak, tak, tak. Wzrosło. Trudno. Wiesz, ja nie widziałem też jakichś takich dokładnych wykresów, ale na pewno jest jakaś Część czytelników, która po prostu zainteresowała się mną jako autorem, i jakby doszła do wniosku, że czyta inne książki, które napisałem. Okay. Ale też, jakby te drogi interesowania się mną są bardzo różne. I do końca nie śledzę, bo ja się staram nie prowadzić jakby badań Biura Opinii Publicznej na temat Jakuba Żulczyka, wiesz? Ale tak, tak, no na pewno. Na A pewno. jak to się stało? Powiedz, że. W tłumaczeniu Malka Kazmierskiego, który no. głównie zajmuje się tłumaczeniem poezji, tłumaczył no. innymi wiersze Wielety Grzegorzeskiej, byli nominowani do ważnej nagody w Kanadzie, tłumaczy Tuwima i polskich poetów międzywojennych. Nagle, za chwilę, w Wielkiej Brytanii ukaże się, ślepnąc od świateł. Marek sam do mnie przyszedł. Marek jest taką bardzo fajną, w ogóle bardzo ekscentryczną postacią. I, i takim, kurczę, wiesz, wolnym. Wolnym ptakiem. Jest to człowiek taki trochę, wiesz, taki trochę, to jest taki trochę gość z Atlantydy. Strasznie go lubię, jest bardzo dobrym tłumaczem. I on do mnie po prostu przyszedł i z taką właściwie właściwą sobie emfazą powiedział, że on uważa, że jestem geniuszem i że trzeba po prostu się zająć mną jak najszybciej, przytłumaczył moją książkę. Poszliśmy trochę z tym na odwrót, bo po prostu jakby wydawnictwo podpisało mowę ze światem książki z polskim wydawnictwem na to tłumaczenie. I potem myśmy już nie próbkę, nie sampla, tylko jakby całą książkę sprzedawali na rynku w Wielkiej Brytanii i no, byli zachwyceni tym tłumaczeniem, jakby Brytyjczycy. I to było też super, bo Marek poszedł w bardzo ciekawą stronę jakby z tłumaczeniem tej książki. Mianowicie on taką trochę zrobił pod brytyjski rynek, bo ja na przykład odruchowo, dlatego że jakby dużo więcej konsumuję takiej kultury powiedzmy amerykańskiej, to odruchowo bym przetłumaczył ją takim slangiem amerykańskim, zwłaszcza tę taką slangową część potoczną. A Marek poszedł bardziej w koknej. Mm -hmm. e, w, i w, ten, w, taką, w taką brytyjską jednak przelotkę, że to takim, w takiego Gajaricie trochę to poszło. I, i to tę książkę czyni taką londyńską bardzo Tak, czysta. Tak, tak, tak. I efekt jest super, nie? Na poziomie języka efekt jest super. I ten wydawca, mój brytyjski Legend Press, to był naprawdę bardzo mi się spodobało to tłumaczenie i wiesz i był zachwycony. No i zobaczymy, no, no, jeśli to tam jakoś trochę, tam jakoś coś się porusza tam na tym, na tym rynku, to, to, to pewnie wyjdą też inne książki. No nie? zobaczymy. Jeśli nie wiem, no Wzgórze, Czarne Słońce jest, wiesz, bardzo zainteresowany ten, mhm. ten tom, także zobaczymy. No, nie chcę zapeszać też, bo to wiesz, nigdy nie wiadomo jak będzie. Nie? Trzymam kciuki. Marek Kazmierski, zresztą twój tłumacz, to jest taka osoba, która ostatnio ogłosiła, że kolejny Polski Nobel to będzie dla Jakuba Żółczyka, więc zobaczymy. A to, to mi nawet, wiesz co, to tak staram się, znaczy tego akurat nie widziałem. Słuchaj, no skoro Marek tak mówi, to może tak będzie. Pamiętam jak Marek przed to, ostatnio się widziałem z Markiem i zapytałem się czy czytał moją nową książkę, to powiedział, że wszyscy będą... Za 10 lat to ta książka będzie, jak wiesz, jak 9-11, że wszyscy będą pamiętać, co, się, co robili, kiedy ona się ukazała. E, ale to mówię, to jest taka wiesz, bardzo fajna emfaza, Marka. No i, i, i tak, i jego taki w ogóle, jego, jego taki lot językowy. Skoro mowa o Twojej nowej książce, to już do niej przejdźmy powoli. Czarne Słońce ukazało się w październiku 2019 mm -hmm. roku. I teraz przyznam sobie szczerze, jako osoba, która odłożyła trochę z powodów głównie całej historii z Noblem, mhm. lekturę tego na później, żeby w spokoju przeczytać, że czytałem tę książkę z rosnącym podziwem w stosunku do ciebie, mhm. a to z tego powodu, że myślałem sobie, no tak, jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy mhm. o tym, że będzie, że jest taka świetna sprzedaż książki i będzie brytyjskie wydanie, że właściwie ścieżka była bardzo prosta, wyznaczona mhm. przez serial, ogromną popularność. Można było iść dalej, odcinać mhm. kupony, a ty... Poszedłeś po kontrze, zupełnie wbrew temu, czego być może wiele osób od ciebie mhm. oczekiwało. Czy tego rodzaju ryzyko, za chwilę będziemy mówili o czym jest ta książka i z czym wiąże się to ryzyko, może się wiązać? Czy ono jest kuszące? Wiesz co, to nawet dla mnie to nie było ryzyko, tylko to było wykorzystanie okazji, bo od dawna miałem taki przewrotny pomysł na taką książkę, od dawna, od dawna chciałem ją napisać. Nie miałem jakby skrystalizowanego pomysłu, ale samą taką, wiesz, samą po prostu taką taką jakby ideę powiedzmy nosiłem w sobie i aż po prostu zacierałem ręce, żeby to zrobić, tylko kurczę, no, bałem się, że to jakby ten, ten granat nie będzie miał, wiesz, po prostu wystarczającej jakby tutaj wystarczającej jakby kaloryczności, jeśli chodzi o siłę rażenia. I dopiero teraz, jakby, kiedy zobaczyłem, jaki po prostu, wiesz, ślepno coś świateł, jaki odniosło sukces i jaki odniósł sukces serial, to doszedłem do wniosku, że trzeba po prostu, wiesz, kuć, kuć żelazo póki gorące, no. I wiedziałem po prostu od razu, że jakby Czarne Słońce to będzie moja następna książka. No i gdzieś tam na pewno zaryzykowałem, ale to ryzyko... Po pierwsze się... Ono, ono się opłaciło, wiesz. I przede wszystkim ta książka mi pokazała, że moi czytelnicy... Strasznie mi ufają. To jest pierwsza rzecz, mówimy, bo zaczynam trochę od końca. Od końca mówimy o recepcji tej książki, a to jest mm. jakby nierozerwalnie związane z tym, z tym, o co pytasz. Że moi czytelnicy bardzo mi ufają. A po drugie też zobaczyłem, jak bardzo ciekawy jest po prostu taki, że odbiór moich książek ma taki, jest taki pewien konkretny schemat. Na przykład ze ślepnąc i ze wzgórzem było podobnie. Że najpierw jest taki moment takiego jakiegoś trochę niezrozumienia. Trochę hejtu, bo czytelnik bierze taką książkę moją do ręki i jest po prostu zachęcony, dlatego że ta książka sprawia pozory, nie wiem, jakiegoś gatunku wpasowania się w jakiś schemat, tak, że Ślepność od świata to było takie nowoczesne noir, a Wzgórze Psów no to taki kryminał psychologiczny. no A i potem to łamiesz. To jest taka antyutopia, no ale trochę te książki, kurczę, nie mieszczą się w tych formach i, i ten, ten czytelnik jest taki po prostu, wiesz, zaczyna być dezorientowany i nagle jest taka fala i ze Wzgórzem Psów było tak samo, że najpierw była taka fala, wiesz, po prostu takiego, takiego niezrozumienia, pamiętam, że było, po, po wszyscy pisali, że kurczę, ta książka jest za długa, w ogóle, że nic się w niej nie dzieje, że jest jakaś taka totalnie minorowa, taka po prostu na jednej tonacji 800 stron, że o co mu chodzi, pamiętam w dwutygodniku napisała Jakaś krytyczka, że w ogóle to jest taka, tacy wiesz, po prostu gotycy, złotopolscy, czy coś takiego, użyła jakiejś takiej ciekawej metafory. A teraz przy czarnym słońcu nagle wszyscy piszą, że to jest moja najlepsza książka, że to jest w ogóle wspaniała, że dziękuję panu, że tę książkę pan napisał. Dostaje wiadomości typu, wiesz, jakby pana tam światopoglądowe rejestry w ogóle, jakby ja się z nim sprzeciwiam, ale dziękuję panu za wzgórze psów, bo to jest piękna książka. I nagle się okazuje, że wiesz, jakby minęły dwa lata. Ja mówię tylko o recepcji czytelniczej, nie? Mówię, że nagle napisałem jakieś tam, wiesz, arcydzieło. No i pan nie takie intuicje, że z, z, z czarnym słońcem będzie podobnie. Że na razie ta książka wywołuje takie skrajne reakcje, bardzo tak polaryzuje tych czytelników, ale że jak napiszę następną książkę, to wtedy wszyscy będą mówić, że kurczę, ale ta to jest taka dziwna, ale czarne słońce, to ci się udało, to jest to o co chodziło. Także, ale to jest spoko, to jest dobre, to jest ciekawe, mi się to podoba. To może teraz poproszę cię, żebyś się powiedział w kilku zdaniach o tym, co się dzieje w Czarnym Słońcu, bo mówimy, trochę maturka. Tak, w sensie trochę ściąga z, z matury, to znaczy, ja mogę zacząć opowieść. To jest Polska w nieokreślonej przyszłości, ale raczej wydaje się bliższej niż dalszej. Kraj, w którym władzę przejmuje Kościół katolicki. Oficjalnie dodajmy. Mhm, tak. W Sejmie siedzą panowie w koloratkach, mhm. w rządzie na czele z ojcem premierem panowie w koloratkach. Rządzi mhm. partia, która nazywa się Polska Katolicka, mhm. przejmuje władzę po liberałach. Natomiast na ulicach dochodzi do takiej sytuacji, w której nieustająco ktoś z kimś się tłucze, mhm. bije. Sytuacja się radykalizuje społeczna, uh -huh. władze na ulicach właściwie przyjmują albo bojówki, albo bojąca się ich policja. Uh -huh. Jest naprawdę niebezpiecznie. Uh -huh. To jest pierwsza warstwa tej. Dlatego opowiecji. Polska wychodzi z Unii Europejskiej. Tak, ponieważ... konwencje międzynarodowe. Tak, tak, ponieważ staje się samowystarczalna energetycznie. Jakby należy to pod, Tam jest taki wątek, że znale, znaleziona jest ropa i gaz na Bałtyku, które zaczynają zaczyna być te złoża eksploatowane, i z tego powodu Polska. Jakby podejmuje taką decyzję, że są ekonomiczne podstawy ku temu, aby wyjść, wyjść z Unii, co nie zmienia faktu, że dla Unii, podstałem dla całej Europy, Polska wykonuje tę brudną robotę, tworząc te takie fikcyjne, samozwańcze państwo na południu, tę Autonomiczną Republikę Karpacką, czyli takie trochę na dniestrze, i tam blokując jakby napływ uchodźców klimatycznych w tym miejscu dokładnie i lokując ich w takich obozach de facto koncentracyjnych. I to oczywiście rodzi pytanie, które się musi pojawić, nawet jeżeli ono zdaje się lekko banalne, o impuls, o powód, dla mhm. na którego napisałeś tę książkę, o pomysł, kiedy on ci się wyświetlił, w jakich warunkach. Znaczy pomysł bezpośrednio to y, pamiętam, powiedziałem o tym wywiadzie z Magdaleną Rigamonti, potem Rafał Ziemkiewicz napisał na Twitterze, że potrzebuje psychiatrii, i egzorcysty. Co było bardzo zabawne. Ale potem w ramach zemsty, bo miałem w domu jakieś książki Rafała Ziemkiewicza, gdzieś tam okazało się przykitrane ze trzy. Ale te bliższe fantastyki jeszcze? Czy... Nie, te publicystyczne. Aha. Ja uważam, że całkiem niezłą kiedyś te Ziemkiewicz jedną książkę publicystyczną napisał, Polactwo. Mi się ta książka nawet podobała, tam były bardzo takie, jeszcze jak on nie był taki do końca jakby gdzieś tam zaczadzony i tam było naprawdę takich parę takich trzeźwych rozpoznań. A już się wkurzyłem po prostu, bo akurat zanosiłem książki zużywane do biblioteki. Oddawałem jakieś takie, których nie potrzebuję, taki wielką torbę książek. I doszedłem do wniosku, że już nie będę tych gościa, który mnie wyzywał od świrów, nie będę trzymał książek w domu i zaniosłem te wszystkiego książki do biblioteki po prostu. I wiesz, no bo nie wyrzucam książek na śmietnik. Mam taką zasadę: żadnej książki nie wyrzucę na śmietnik. No i tak, i to była taka moja mała zemsta. Natomiast, yy, chociaż za rozliczenia tam dostanie te biblioteczne, także nie wiem, czy ja się aż tak bardzo zemściłem. O ile ktoś weźmie. O ile ktoś weźmie. W każdym razie, no dobra, dajmy mu spokój, bo to nie ma znaczenia. Powiedziałem o czymś takim, że byłem, takim bezpośrednim impulsem było to, że byłem w Watykanie i tam po prostu jakby. Kurczę, tam przyszedł mi do głowy cały jakby religijny wątek tej książki, bo miałem takie. No takie bardzo nieprzyjemne uczucie przebywania w jakimś po prostu wiesz, kurczę, centrum dowodzenia mocno niesympatycznej, lekko gangsterskiej korporacji, która po prostu od kilkuset lat jakby gromadzi, 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 gromadzi i tym się głównie zajmuje obrotem kapitału i jakby wyrządza bardzo mnóstwo zła i tak naprawdę i takiego i bezpośredniego i mniej pośredniego, tak naprawdę głównie zajmując się tym Obrotem tego, tego kapitału. I no, to była po prostu bardziej taka refleksja, taka, taka po prostu myśl, jakieś tam metafizyczne uczucie. Ale tak naprawdę to przyczyny były dwie. Takie dwa dwa główne powody, aby napisać taką książkę. Po pierwsze, ja całe życie byłem takim człowiekiem dosyć strachliwym. I bardzo takim lękliwym. I bardzo mocno bałem się o przyszłość. I jeszcze jako dziecko miałem takie. Jeszcze jako dziecko przeżywałem dosyć mocno to, co mniej więcej chyba teraz przeżywamy już tak zbiorowo, czyli taki, wiesz, taki defetystyczny lęk przed nadchodzącą apokalipsą, czy to ekologiczną, czy społeczną, czy nuklearną, czy wszystkim połączonym, i tak dalej. Ja to pamiętam, już w szkole podstawowej jako dziecko, które bardzo lubiło czytać i kolekcjonować informacje, to już liczyłem sobie na kartce, ile lasów w Amazonii było wycięte i jest wycięte i dziurą zonową. I tak naprawdę zmianą klimatu globalnym ociepleniem też już wtedy się przejmowałem, ja to, bo to wiesz, wtedy też się o tym mówiło, nie? Przecież ja to miałem, pamiętam, jako dziecko miałem o tym na geografii, tylko wtedy się nie mówiło zmiana klimatu, mm. tylko się mówiło efekt cieplarniany. Pamiętam, ale miałem o tym, wiesz, na lekcji w podstawówce, a lat mam już prawie 40, więc wiesz, więc to też nie jest tak, że to jest coś, co kto sobie coś wymyślił rok temu. Ale w pewnym momencie jakby doszli do wniosku, że ja się muszę z tymi lękami, nieważne różnymi takimi bojaźniami, które coraz bardziej nas ogarniają, bo kurczę, jakby takie rzeczywiste powody do tych lęków to jest jedno, ale jakby to jak one są też w nas po prostu podsycane, przez to, że jesteśmy bombardowani ogromną ilością informacji i te informacje walczą między sobą po prostu o palmę pierwszeństwa, a walczą o to po prostu używając jakichś naszych emocji. I jakby spróbować to oddzielić w głowie i napisać w ogóle taką trochę książkę o tych bojaźniach, ale trochę też, żeby z tymi różnymi lękami i bojaźniami z jednej strony trochę je odczarować, z drugiej strony i z nimi po prostu na jakąś taką konfrontację, bo one czasami są niepotrzebnie tak paraliżujące. A po trzecie, też po prostu napisać książkę, która dałaby jakąś po prostu, wiesz, nadzieję. Jakkolwiek to. Po prostu górnolotnie nie brzmi. Albo jak bardzo nie jest jakby spalona panewce, chociaż ja uważam, że powodów do nadziei tak naprawdę jest bardzo, bardzo dużo, to, że żyjemy, tu siedzimy i rozmawiamy, jest już jakimś takim powodem, żeby mieć nadzieję. A drugim takim wątkiem jest to, że mnie zawsze interesowały ruchy neofaszystowskie i skrajna prawica gdzieś tam. I zawsze był to dla mnie jakiś temat, do którego jakoś próbowałem się zabrać. Na różne sposoby. I miałem róż, dużo różnych pomysłów na różne historie, które by dotyczyły... Ale zawsze wychodziło mi coś takiego, kurczę, co już było, wiesz? Zawsze o tym myślałem i wychodziło mi coś takiego, co już było, albo co było niepotrzebne. Na przykład miałem kiedyś pomysł na taką książkę, która działa by się w latach 90 w Mławie. Nie? Mhm. nie wiem, czy pamiętasz. Pogromy coś? Romów. Znaczy no pogrom... Pogromem to bym tego, tej sytuacji nie nazwał, bo jakby wydaje mi się, że żeby był... Nie wiem, może... Tak to, to jest do historii ta... przeszło, jest nawet takie hasło. Tak, tylko, że to nie, bo to jest taka trochę dyskusja o nomenklaturze. Tak. Tam nikt za bardzo nie zginął, więc nie wiem, czy można atmosfera użyć. Atmosfera była pogromowa. O, atmosfera była pogromowa, natomiast była sytuacja takiego, wiesz, po prostu no, takiej wojny domowej małej, można powiedzieć, że ci Romowie rzeczywiście tam ucierpieli. Bo tam była taka sytuacja, że po prostu w Mławie mieszkał król cygański i jego syn bodajże zajechał, i to była taka sytuacja, która w ogóle te napięcia wtedy wszystkie wybuchły, że jego syn. Zabił chyba dziewczynę jadąc pijany samochodem, czy coś takiego, no i wtedy tam była ta sytuacja. I ja miałem pomysł na taką książkę, który by się, że to by się działo wtedy w Muławie w latach 90., w że Muława to jest bardzo blisko mojego rodzinnego miasta, i to są, to są, że tak powiem, moje strony. I tam bohaterem miał być właśnie jakiś taki Nazi skinhead, który się dzieje, tam ma, w ogóle wtedy przebywa. I to miała być w ogóle taka love story między skinheadem a cyganką. Miałem taki pomysł na taką książkę, i żeby to by się działo w tym anturażu, wiesz. Ale jakby nawet robiłem jakieś przymiarki i mi się to podobało, ale potem zaczęło mi z tego wychodzić trochę takie, trochę ślepnąc od świateł, tylko po prostu wiesz, jakby z, na, z neonazistą jako głównym bohaterem, nie? i tak coraz bardziej czułem coraz bardziej czułem, że to nie tędy droga, nie tędy droga. i kurczę w pewnym momencie złapałem się na tym, że no ja potrzebuję jakiegoś takiego, ja muszę jednak chyba wszystko bardziej trochę obśmiać, wiesz? jakby zrobić sobie jednak z tego jaja, kurczę i trochę to wykpić i to tak przez to tak znieważyć, wiesz o co chodzi? jakby że jeśli ja potraktuję skrajną prawicę szeroko pojętą Poważnie, że napiszę o nich poważną historię, to gdzieś w pewnym sensie, jakby wrzucę to 5 złotych do tej ich skarbonki. A bardzo dobrą taktyką, którą sobie przypomniałem, przypomniałem sobie różne świetne historie i filmy, które powstały przez ostatnie kilkadziesiąt lat, poczynając od dyktatora Charlie Chaplina, bardzo dobrą taktyką jest po prostu obśmiewanie. Jakby takich, wiesz, ruchów i całej takiej ideologii, kultury, ikonografii totalitarnej, nie? To prawda, chociaż na pierwszym poziomie kiedy się tę książkę czyta, to jednak może się pojawiać mhm. strach i gęsia skórka na oczywiście. plecach, że jest to prawdopodobne. Kilka tygodni temu na twoim miejscu tutaj w naszym studiu siedziała Izabela Morska, Aha. pisarka, która powiedziała, że jej zdaniem to wszystko, co się w tej chwili dzieje w Polsce zmierza do tego, że skończy się to zamachem stanu, wojskowi niesieni siłą młodych nacjonalistów mhm. przejmą władzę i system polityczny w Polsce stanie się jeszcze bardziej radykalny, jeszcze bardziej nacjonalistyczny i tak dalej. To oczywiście nie musi się wydarzyć, ale Mówię o tym jak wszystko może się wydarzyć rodzie. wszystko może się wydarzyć i to co powiedziała pani Izabela też może się wydarzyć oczywiście że tak ja nie chcę w ogóle jakby tutaj niczego lekceważyć tylko że wydaje mi się że to trochę działa tak że im bardziej taką drastyczną fantazję szyjemy sobie w głowie im bardziej zaczynamy ją sobie wyobrażać im bardziej jakby się niej uwieszamy tym bardziej ten lęk ta emocja wynikający z tego, zaczyna nas paraliżować i tym bardziej robimy się po prostu jakby tacy obezwładnieni tym i tym bardziej dopada nas taki po prostu nihilizm, bo od takiej grozy do nihilizmu jest pół kroku, w sensie takim, że to nic nie ma sensu, bo, no bo nic nie ma sensu, bo zaraz jak to krzyczał Lenny Bruce ze sceny w latach 50. we all gonna die i moim zdaniem nie tędy a równym tak samym, tak, takim samym niebezpieczeństwem i o tym też trochę jest Czarne Słońce, jest utopijność. Bo utopijność też, tak jak już widzimy przez ostatnie 100 lat, też nie zdała do końca egzaminu. Bo różne utopie społecznej sprawiedliwości, równości, rządów, wiesz, czy to klasy robotniczej, czy Wielkiej Germanii, wiadomo do czego doprowadziły. I może ludzie są trochę teraz tacy. Ten cały też ten nihilizm taki w ogóle ogólno, taki przynajmniej w świecie zachodnim, wynika z tego, że jakby ludzie trochę sobie nie umieją poradzić bez. Jakiejś takiej utopijnej narracji, kiedy jakimś takim rozwiązaniem jedynym logicznym jest po prostu większe zakorzenienie się rzeczywistości. Wiem, że mówię strasznie asocjacyjnie, dygresyjnie, strasznie skaczę. W Polsce się mogą bardzo różne rzeczy wydarzyć, i ja trochę nie chcę być teraz wieszczem. Chociaż ja uważam, że to, co się dzieje w Czarnym Słońcu, też jest gdzieś tam oczywiście prawdopodobne, tak? A w pewnym sensie też trochę się dzieje, bo na jakąś bardziej ograniczoną skalę, no bo ja rzeczywiście, tak jak obserwuję polską politykę, kiedyś się nią bardziej interesowałem niż teraz, ale staram się na nią patrzeć, powiedzmy, w takim czasowym jakby przedziale, wiesz, ostatnich tam, nie wiem, powiedzmy tych 30 lat, a nie ostatnich na przykład czterech czy trzech, to wychodzi mi na to, że jednak rzeczywiście w Polsce kościół katolicki rządzi zawsze. Wiesz, tak, tak jak w takim pewnym znanym filmie lata się zmieniają, a pan wciąż w komisjach, nie? Znaczy, że zawsze, na pewno do 89 roku, kiedy no, w pewnym momencie, mając za sobą taki ogromny mandat poparcia i zaufania społecznego i będąc dla ludzi takim wciąż utożsamiany, będąc takim synonimem wolności, e, szeroko pojętej, tak naprawdę stał się ogromną polityczną siłą w Polsce, którą jest do teraz. Tadeusz Sobolewski w swoich świetnych dziennikach wydanych w roku 2019 właśnie o tym pisał, że na początku lat 80. doszło do, w Polsce do takiej sytuacji, w której po wprowadzeniu stanu wojennego wiele osób uznało, że Solidarność zawiodła nie dała rady. Mhm. Z drugiej strony komuniści dogorywali, A. więc już naród nie mógł im dłużej ufać, więc ludzie szukali takiego nowego źródła władzy, na które mogliby się oprzeć. I właśnie w te wszystkie luki i szczeliny wdał się Kościół Preuzł, katolicki. Kościół, tak, tak, oczywiście. Który do dzisiaj, zdaniem wielu osób, po prostu wykorzystuje tę sytuację, że stał się oto tą siłą, która przyniosła wolność. Tak, tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I wciąż z tą siłą jest utożsamiany. Że jakby zobacz, na czym ta narracja polega, ja to też w Czarnym Słońcu parodiuje często, że oni, to jest jakby wciąż opowieść o obronie przed jakimiś siłami, które będą chciały wam coś odebrać. Wasze prawo do czegoś. I to jest też, wiesz, to jest trochę tak jak w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle też w Europie, na przykład we Francji, no, ta, ta racja taka z tej skrajnej prawicy też jest taka tak naprawdę wolnościowa. My, wy macie prawo do tego, żeby być tacy, jacy jesteście, Wy macie prawo do tego, żeby, nie wiem, posiadać broń, Wy macie prawo do tego, żeby po prostu żyć, jakby czynić sobie ziemię poddaną, a tutaj przychodzą ludzie i chcą Wam to wszystko zabrać. I kurczę, mi w ogóle wychodzi na to, że tak jak jeśli ja mam jakoś nieśmiało. Swoją drogą, albo zapomnę dygresję, mam ciekawą, że Tadeusz Sobolewski był jedną z pierwszych osób, której opowiedziałem pomysł na czarne słońce. Jak już miałem gdzieś tam to bardziej uporządkowane, bo on wpadł do nas do domu na herbatę, bo moja lepsza połowa Adriana się z nim przyjaźni i opowiedziałem mu ten pomysł, bardzo go rozbawił. Powiedział, że mam strasznie dobro, dużą wyobraźnię. Także pozdrawiam bardzo serdecznie Tadeusza tutaj. Do dzisiaj to jest jakby ten kościół. Wychodzi z takiego założenia, że chce nas bronić przed czymś. ale co chciałem powiedzieć, że ja mam takie w ogóle, jeśli ja miałbym jakieś takie przyczucia, wiesz, kurczę, snuć, a propos w ogóle co do przyszłości, tego co nas czeka, ja mam takie wrażenie, że my żyjemy w przededniu jakiejś takiej bardzo wielkiej, takiej wręcz tektonicznej zmiany, takiej narracyjnej. I bo zobacz, co się po prostu teraz jakby dzieje w Polsce, nie? W Polsce nagle bardzo szybko jakby się okazuje, że mimo tego, że rządzą nami w Polsce gdzieś tam ludzie de facto wciąż nie tacy starzy, bo tacy po pięćdziesiątce, w okolicach sześćdziesiątki i tak dalej, to ich po prostu spojrzenie na świat, i na taką w ogóle, na to, co się dzieje, jakby geopolitycznie, społecznie i tak dalej, robi to się totalnie nieadekwatne do rzeczywistości, totalnie przestarzałe. Bo my jakby wciąż oni to są wciąż ludzie, którzy wkraczali w dorosłość i zdobywali jakby swoje jakieś takie upierzenie polityczne w takim porządku, wiesz, zimnowojennym. Pomijam fakt, że próbują rozwiązać pewnego rodzaju problemy i konflikty, które wywołali 30 lat temu. Tak, 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 dokładnie. Ale przeciwnikami. Tak, oczywiście, ale też, że jakby w ogóle to jest cały czas konflikt pomiędzy jakimś w ogóle jakimś zniewoleniem, a, a neoliberalizmem i kapitalizmem, który w ogóle jest jakby odpowiedzią na wszelkie bolączki, kiedy już, kiedy nie wiedzą, że jakby to na naszych oczach to się przekształca już w jakiś totalnie taki chory, zrakowaciały, wiesz, korpo, korporacjonizm. I też z powodów jakby takich ekologicznych, które są jakby fundamentalne, to, to jest jakby, wiesz, to, są, to jest najbardziej zapalny punkt po prostu dzisiaj teraźniejszości. Te Stają się po prostu jakby niewydolne, że ta, wiesz, ta opowieść o tej idącej z zachodu, jakby wolności przestaje być, kurczę, jakaś taka takiej wolności, wiesz, po prostu też ekonomicznej i tak dalej. To przestaje do końca pasować do, do opisu i bardzo szybko, bo jeszcze za naszego życia, czyli tak naprawdę bardzo szybko, ten ład musi zacząć się przekształcać. Jakby w coś. Bardziej jakby wspólnotowego i bardziej opartego na jakiejś współodpowiedzialności, i bardziej opartego na zrównoważonym zarządzaniu surowcami. Tak, ale to jest ciekawe, o czym mówisz, o potrzebie wspólnoty i tak mm. dalej, ponieważ w Twojej książce, w tej przyszłości niedalekiej, no. ale też w rzeczywistości naszej współczesnej, o czym już wspominałeś, rola Kościoła, jego wpływ na życie społeczne jest ogromny. Tymczasem, tak. kiedy się przygląda temu, o czym mówią hierarchowie, mhm. którzy moim zdaniem dążą do schizmy albo po prostu próbują ustanowić jakąś polską odnogę Kościoła mhm. katolickiego, to ta wspólnotowość polega na wykluczaniu. Oczywiście, znaczy na takim budowaniu wspólnoty przez wykluczanie, wiesz, jakby, bo to na y, tworzeniu plemienia przez antagonizowanie, nie? tworzeniu wrogów, mniej lub bardziej fikcyjnych albo wirtualnych i tak dalej i znaczy wiesz bo to jest tak jeszcze powiem teraz coś bardzo kontrowersyjnego nie to bo kiedy na przykład ja słucham polityków takich z tego rozdania postsolidarnościowego czyli polityków z PO albo z PiS to zdrapując z tego taką, kurczę, tę propagandową taką warstwę, po prostu taką pleśni i słuchając tego koru, który tam jest, to ja po prostu mam wrażenie, że, okej, okay, oni po prostu nie ogarniają kuwety, jak to się mówi, że oni po prostu próbują mówi, mówić o porządku świata, który po prostu jest, jakby to jest za nimi, że jakby oni nie, nie patrzą w ogóle, jakby, że kurczę, ta, ta współczesność po prostu im po prostu ucieka, wymyka się i to jest bardzo bardzo groźne. To jest prosty mechanizm. Boją się tego, co przed nimi, więc zajmują się i po prostu postanowili się babrać tak. w tym, w czym babrzą się od lat 30. Tak, 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 tak. No, ale do tego się nakłada oczywiście taka, wiesz, po prostu niewydolność taka zarządzania, która no, ma miejsce od wielu, wielu lat. No, po prostu nie, nie, niewydolność zbudowania jakichś takich po prostu, wiesz, silnych jakby struktur, nieumiejętność zbudowania takich silnych, trwałych po prostu struktur państwa i wyznaczenia jakiejś agendy państwa na następne dekady. Która by uwzględniała bardzo realne po prostu jakieś, wiesz, po prostu zagrożenia i wyzwania, które przed tym państwem będą stać. Czyli jakby wciąż rosnąca, no w siłę, nie wiem, Rosja, jakby właśnie kryzys klimatyczny, jego konsekwencje, jakby wiesz, to, że postawiliśmy na sojusznika, który jest za oceanu i który coraz bardziej będzie też. No dobra, ja nie jestem się geopolitykiem. Powoli nie chcę się mądrzeć, tylko do czego dążę? że kiedy słyszę tych gości, to ja mam wrażenie, że okej, okay, oni po prostu plotą dyrdymały mały. Nie ogarniają kuwety, ale głównym tam grzechem jest po prostu jakieś tam zapóźnienie, tak? Ale kiedy słyszę, jakby to, co mówią hierarchowie kościelni, no to tam już mam wrażenie, że tam trzeba jakieś po prostu, wiesz, to ja mam wrażenie, że ja słucham ludzi po prostu chorych na demencję, nie? Że tam jest już po prostu, to jest jakby Alzheimer, że to są medyczne przypadki, nie? Jak ja słucham. Jezu, jak on się nazywa? Ten arcybiskup. Jendraszewski. Jak jest ja słucham to ja mam wrażenie, że on jest po wylewie. Że to już jest historia taka... Znaczy, to jest oburzające to, co on pieprzy, przede wszystkim. Wiesz, jakby to... Tylko, że to jest takie... To jest jakbym słuchał odchodzącego takiego partyjnego dygnitarza, wiesz. To jest taki po prostu końcowy Gomułka, no, po prostu mówienie o tych, o tęczowej zarazie, czy o po prostu jakichś takich, wiesz... To jest czy, jakaś obsesja wręcz, to, Ale teraz to on, jemu weszło, bo to już tęczowa zaraza mu się kończy, a teraz im wiesz Jak on to mówił, określił ekologię? On miał takie słowo na to wymyślił teraz. Grzech ekologizmu? Coś takiego było, że... Wiesz, i to jest po prostu strasznie groźne, nie, bo to można sobie na to popatrzeć właśnie, że to jest takie starcze po prostu pieprzenie, ale jakby to jest rzeczywiście jakieś oficjalna jakaś wykładnia bardzo wpływowej grupy ludzi, żeby nie powiedzieć polityków, która ma bardzo bezpośredni wpływ, która ma ucho, wiesz, która może nie ma siły ustawodawczej, ale ma ucho tych, którzy po prostu tworzą te ustawy. To jest, wiesz, no przerażające może nie, bo jakbym znowu, jakbym powiedział o tym, że to jest przerażające, to dał mu trochę na tace. Ale to jest to jest bardzo niedobre. Tym bardziej, że to stoi, i o tym też trochę jest właśnie Czarne Słońce, że to jakby to stoi w absolutnej kontrze do tego, co jest jakimś rdzeniem po prostu chrześcijaństwa i tego, co powinno być wiesz, nauczaniem Kościoła, nie? Bo to jest trochę takie pytanie, które jest w mojej książce. Jakby, że zaraz, zaraz. Ja też czytałem Ewangelię. Nie? I co teraz? No wiesz, przede wszystkim, jeżeli już mówimy o tym, nie będziemy oczywiście zdadali całej historii, fabuły, bo to jest. Ale możemy e... powiedzieć, że w książce pojawia się Jezus. Tak, no właśnie, do tego, do tego wracam. I. Jezus, który tam nazywany jest przez ciebie inaczej, wypowiada takie zdanie, które utkwiło mi w pamięci i które właściwie moim zdaniem jest kwintesencją tego wszystkiego, co się dzieje. On mówi coś takiego: Dałem wam, teraz parafrazuję, nie, 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 nie cytuję, powiedziałem to wszystko najbardziej możliwymi prostymi słowami, a wy mhm. i tak wszystko zepsuliście. To znaczy, Skoro pojawiło się hasło taca, Jezus podał na tacy mhm. rozwiązania, gotowe, mhm. trzeba było tylko za nimi mhm. podążać. Mhm. No to Kościół tak to zagmatwał, że wszystko odwrócił. Mi się wydaje, że kurczę, tak patrząc na to trochę tak jakby całościowo, używając swojej takiej, nie wiem, może informatycznej metafory, mi się wydaje, że Jezus i Buddha na przykład to byli tacy goście, którzy podali taką instrukcję obsługi ludzkości, jak. Wyewoluować trochę bardziej na poziom wyżej, i jak wyjść z tych swoich takich, wiesz, po prostu zwierzęcych, bardzo pierwotnych atawizmów w bardzo taki prosty sposób, ale też jakby mówili o tym, jak zbudować prawdziwą, jakby wspólnotę ludzką. Mówili bardzo proste rzeczy. To jest też tak, że kiedy poczytasz sobie właśnie Ewangelię, ale też poczytasz sobie, nie wiem, czytasz Cztery Szlachetne Prawdy Buddy, to to są strasznie bardzo proste, jakby rzeczy, które. Jakby nie potrzebują jakiegoś takiej zbędnej nadbudowy i zbędnego komentarza, bo samo jakby to samo takie wiesz, live by the code, jest na tyle jakby ciężkie i pracochłonne i trudne, że nie potrzebujesz tworzyć do tego jakiejś, wiesz, nie wiadomo jakiej intelektualnej nadbudowy, nie? Kiedy składasz tak zwane ślubowanie na przykład buddyjskie, to mówisz o tym, że przysięgasz, że wyzwolisz wszystkie, spróbujesz wyzwolić wszystkie żywe istoty. Wyobraź sobie. To w praktyce, nie? Wiesz o co chodzi? Ale, jakby to nie o to chodzi, abyś to zrobił, ale to chodzi o to, abyś żył tak, abyś próbował to zrobić. Ja teraz po prostu nie chcę rozmawiać na, pisząc taką książkę, jak Czarne Słońce. Bardzo dużo. Krytyki spadło na tę książkę, że ona jest, wiesz, niewystarczająco intelektualna, że ona jakoś upraszcza bardzo te religijne sprawy i, i tak dalej, trywializuje je, ubiera je w ten cały taki popowy sztafasz, co mi się na przykład wydawało bardzo zabawne i takie nawet celne, kiedy to pisałem. Ale tak naprawdę, ja chcę zapytać się o tę rdzenność, o to, co jest w samym, że tak powiem, jądrze reaktora i skonfrontować to z praktyką i codziennością, na przykład tego, co robi Kościół w Polsce, nie? Jak to, jak się ma wykluczanie i dzielenie i jakby szerzenie nienawiści do ludzi, do tego, co mówił Jezus? No jak to się ma? Wiesz. I to jest bardzo, bardzo proste pytanie. No ale pamiętaj o tym, że bardzo wielu Polaków uważa, że Jezus był Polakiem. Zresztą ten wątek też jest obecny w Czarnym no tak. Słońcu, kiedy Jezus przybywa do kraju, którego jest królem i bardzo się z tego śmieje. Ale wiesz, jeszcze jedna myśl na koniec tej pierwszej części naszej rozmowy. Mam takie podejrzenie, że to będzie jeden z najdłuższych odcinków, bo bardzo ciekawe jest to wszystko, o czym tutaj rozmawiamy. Tylko mam bardzo, te, oczywiście mam bardzo dużo obawy, że ja bardzo chaotycznie mówię, ale ja zawsze mam te obawy. Myślałem sobie o czarnym słońcu i o tej takiej wizji, w cudzysłów to wezmę pierwotnego, tego prawdziwego mm. chrześcijaństwa. Mm -hmm. Ostatnio, kiedy oglądałem na nowo powtórkę, powtórzyłem sobie wszystkie odcinki serialu Młody Papież. Mm -hmm. I teraz Nowy Papież, ciąg mm -hmm. dalszy. Że jest coś, co łączy ciebie z Paolo Sorrentino. To znaczy, to kiedy, kiedy się spojrzy na, na pierwszy, zwłaszcza na pierwszą część tego serialu, czyli na młodego papieża, mm -hmm. gdzie w Olejpusa XIII wciela się Dżudlo to gdy się już jakby odrze całą tę historię z tego całego sztafarzu, z tych pięknych szat, z tej opowieści mhm. o eleganckim Watykanie i o tych mhm. wszystkich niesamowitych historiach, to przecież tak naprawdę to, o co walczy Pius XIII, to jest właśnie powrót do tego pierwotnego mhm. chrześcijaństwa, do tego dobra, które proponował w jakimś sensie tak, a nie inaczej ustawić Jezus, mhm. który daje Bóg, Prawda? Że to są pierwotne wartości, od których świat konsumpcjonizmu, świat postkapitalistyczny, świat dzisiejszy całkowicie o tym zapomniał. Tak, to bo. A, ale to jest. Oczywiście też... on, on to pokazuje w innych warunkach i innym językiem opowiada, ale wydaje mi się, że idea jest ta sama. Wydaje mi się, że to u bardzo u takich zrębów tej idei też jest coś takiego, że jakby chrześcijaństwo czy, czy buddyzm też, który którym ja się z kolei staram jakoś tam trochę intensywniej zajmować, który jest mi bardzo bliski, w swojej takiej jakby pierwotności nie jest niczym, to nie jest utopijne, to nie jest myśl utopijna. To nie jest tak, że kurczę, wiesz, dążymy do tego, aby była jakaś kraina powszechnej szczęśliwości. To jest o tym, że jakby dobro, dla mnie, mówiąc takimi prostymi słowami, dobro jest czymś, co jest integralnie scalone z odpowiedzialnością. I jakby z pewnym wysiłkiem i z pewnym wyrzeczeniem i ze świadomością tego, że życie nie polega na bezustannym serwowaniu sobie po prostu przyjemności. Tylko na poświęceniu. Też. Tylko też na poświęceniu i na po prostu dialogu z drugim człowiekiem. I wiesz, i nie tylko na tym, aby cały... I nie polega na jakimś takim bezustannym zagłuszaniu się, nie? I jakby... To jest taka wizja, w ogóle, nie wiem, religii, filozofii jakiegoś takiego funkcjonowania w społeczeństwie, w świecie, która jest mi bardzo bliska, która jakby nie obsługuje tego człowieka jako po prostu klienta i nie dba przede wszystkim o jego poczucie bezpieczeństwa czy dumy jakiejś, wiesz, osobistej i tak dalej. Czyli de facto nie chodzi o to, żeby sprawić mu przyjemność, nie? Bo kiedy ja, jako patriarcha, mówię ci, ty jesteś ten dobry, a tu jest ten gej zły, na przykład. To ja de facto tobie sprawiam przyjemność. Rozumiesz, o co chodzi? To nie o to chodzi. To chodzi o to, aby po prostu właśnie funkcjonować tu i teraz w świecie. I ja nie chcę teraz zabrzmieć jak kaznodzieja, bo ja sam jestem beznadziejny w tym, o czym ja teraz mówię. Zwłaszcza w funkcjonowaniu tu i teraz w świecie. Ale. To jest jakby ten rdzeń. I to mówi, próbuje mówić ten mały Jezus w czarnym słońcu. I to też trochę mówił ten Pius w młodym papieżu. Tak, to była też taka, to była jego wykładnia. W sumie ten nowy sezon jest na razie fajny. Tak, jakiś tak kurczę, coś tam mi nie gra, ale może będzie lepiej. To jest niż za piusem. No kurczę, ten Malkowi trochę nie nadgania. No On jest jakiś taki. Ten pierwszy sezon to był taki po prostu wiesz, ja czułem, że ten Watykan, ten sztafasz, cały ten właśnie te szaty, o którym ty mówisz, te całe to papiestwo, to jest tylko taki tak naprawdę taki wehikuł surowiec, aby opowiedzieć coś więcej. A tutaj jak na razie to ja mam wrażenie, że ja po prostu oglądam troszkę przegiętą, ale jednak po prostu taką historię o papieżu, problemach Watykanu, problemach jakby tych patriarchów, takich o tych spiskach. I że ten Malkowicz to jest już ta postać, to jest już taki po prostu papież-papież. To nie jest żadna figura, która dokonuje jakiejś transgresji, bo chodzi po to Ale to jest taki papież-papież. No. no, Jude Lowe, jak go widziałem, to mówię, kurde, nie ma bola, żeby taki kolej został kiedykolwiek naprawdę papieżem. I to było ciekawe. A tutaj absolutnie jest to wiarygodne, że taki człowiek tym papieżem zostaje. Ale tak jak mówię, obejrzałem cztery odcinki, sam piszę seriale, więc. No właśnie, może być jeszcze różnie. Zobaczymy, co się wydarzy. Ale teraz chciałem trochę z tobą porozmawiać o tym, od czego zacząłeś naszą rozmowę, czyli od recepcji, od odbioru. Mhm. Przyznam się szczerze, że patrzyłem z, z zastanowieniem i pogłębiającą się irytacją na to, jak bardzo szybko mhm. twoja książka została uznana za złą, głupią, niemądrą mhm. i tak dalej, i mhm. tak dalej. I zastanawiałem się, czy jednym z powodów, dla których tak się nie wydarzyło, Moim zdaniem dość pośpiesznie, nie jest język. Na to pewno. znaczy, czy nie jest tak, że książka, literatura może być napisana tylko ładnym, delikatnym, przygładzonym językiem, a kiedy się wprowadza bohatera takim, jakim jest Gus, mhm. główna postać w Czarnym Słońcu, który nie zna innego języka niż brudny mhm. wulgarny, i nawet mhm. jego myśli są tylko i wyłącznie wulgarne, to to po prostu rodzi jakiś opór, mimo że ludzie na co dzień bluźnią, słuchają tego języka, widzą go w internecie i tak dalej, ale w książce zamknięte to nie. Kurczę, ta książka nie jest żadnym absolutnie nową. To w ogóle, jeśli chodzi po pierwsze o wulgarność, po drugie, jeśli chodzi o przemoc i obsceniczność. Czytałem dużo bardziej jednak brutalnych i obscenicznych książek niż Czarne Słońce. I to nawet w Popie widziałem. A zresztą nawet, nie wiem, nie w, nie w Popie. No, jakby Czytałeś, okej, okay, to jest napisana pięknym akurat językiem książka, ale czytałeś, nie wiem, Kaput Malapartego? No kurczę, nie. Tam są takie sceny, że to jest w ogóle, no, to jest straszne, nie? Wiesz, to jest nie wiem, te konie zamrożone po prostu, wiesz, na, na rzece, czy to miasto włoskie na koniec, nie pamiętam już, czy to Neapol, nie, nie pamiętam już, jakie to miasto, takie pełne trupów po prostu. Kurczę, no to są takie obrazy apokaliptyczne, nieprawdopodobne. To tak tyle po, początkiem tej obrony. Wiesz co, nie wiem, nie, nie chcę wchodzić w głowy krytyczek i krytyków polskich. Wydaje mi się, że to jest trochę, wynika z takiego, powiem tak kąśliwie polonistycznego przeświadczenia że o poważnych sprawach piszemy na poważnie i w ogóle o poważnych sprawach to piszą poważni ludzie, a nie goście, co piszą seriale dla Kanal Plus i HBO i co sprzedają pół miliona książek. Że jak chcemy napisać o poważnych książkach, teraz będę złośliwy, to musimy napisać książkę, wiesz, że facet chodzi po jedwabnym i pada deszcz i to jest napisane takim trochę Iwaszkiewiczem, a trochę Myśliwskim. I on wspomina losy jakiejś, wiesz, żydowskiej rodziny z międzywojnia. Jestem super złośliwy, wiem, ale to też są pewne jakby takie trakcje myślowe, po których yy, ci myśli te oczekiwania krytyków idą. I teraz tak, oczywiście, że Czarne Słońce jest głosem. Jest głosem przeciwko nienawiści, jest głosem takim, który po prostu też wsadza palec w różne rany, i których nie powinien, i grzebie w takich różnych zakażonych, kurczę, wiesz, bliznach, nie? Ale teraz tak, po pierwsze, oczywiście ta książka Gadałem o tej książce z moim mistrzem Zen, z Roshi Krajewskim, którego pozdrawiam też teraz bardzo serdecznie. I on mi powiedział coś takiego niesamowitego powiedział, że przeczytał tę książkę. I powiedział, że ta książka, jakby, że ja dałem głos nienawiści. Mhm. Ja nie opisałem nienawiści, tylko ja zawołałem nienawiść i powiedziałem: To teraz się wypowiedz, jak jesteś taka mądra. I to jest coś, co ja mniej więcej zrobiłem w czarnym słońcu. I to jest, to jest nienawiść. To nie jest książka. Wiesz, to gdybym ta książka w ogóle była. Żeby ona była napisana w taki bardziej szlachetny sposób, no to ona by musiała być napisana w trzeciej osobie. Ale wiesz, to jest coś ciekawe. Prze wejdę ci słowo, przepraszam, ale od razu o tym powiem, bo jeszcze jeden zarzut. Nie chcę być tutaj jakimś, jakąś tablicą z zarzutami, Aha. która teraz przemawia. Nie, ale, ale to spokojnie. Ale budzi to też. To też wzbudziło moje duże zainteresowanie i też niezrozumienie, przyznam się od razu hmm. do tego. No właśnie, skoro mówisz o nienawiści, pojawił się też taki zarzut, że to jest książka napisana bardzo chaotycznym językiem. Mm -hmm. Że twój bohater Gruz, który mm -hmm. mówi, 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 mm -hmm. to u niego następuje nadprodukcja słów i myśli. Tak. A ja sobie pomyślałem o tym, czytając tę książkę, że właśnie to pokazuje jego zagubienie tak. i ten chaos, który, tak. który właśnie. Ciekawe, co, o czym teraz mówisz chaos tej nienawiści, tak, że tak. on sam nie jest do końca pewny tego wszystkiego tak. momentami, natomiast podąża tą ścieżką tak. i to, co on z siebie wypluwa, to nie jest tylko nienawiść i zło, ale także mnóstwo niepewności i lęku w tym. Oczywiście, bo słuchaj, bo to są jeszcze dwie rzeczy bardzo ważne, o których muszę powiedzieć. Pierwsza rzecz jest taka, że jakby ja jestem przekonany, że za różnymi skrajnymi ideologiami idą przede wszystkim emocje, bo w ogóle idą za nami emocje, jakby jakieś idee, czy jakby z takie, nie wiem, systemy myślowe, które mam na teraz na temat świata, to są po prostu jakby to jest intelektualizacja tego naszego bezpośredniego zderzenia pierwszego z nim z rzeczywistością. To jest zawsze emocjonalne. Maszyną do zabijania, to na tak. początku były emocje. Oczywiście na początku był strach, nienawiść, zagubienie i tak dalej i dalej. Dopiero potem na to był nałożony jakby wektor tych emocji został przestawiony przez jakąś ideę, bo wiesz, to najpierw była nienawiść, a potem była nienawiść do Żydów, do pedałów, do ciapatych, do lesb można teraz tych inwektywów po prostu strasznych, można to mnożyć i mnożyć i, i te cele, ale najpierw jest ta emocja, najpierw jest ten gniew, najpierw jest ta wściekłość. I wydaje mi się, że jakby walcząc z ideą, jakby próbując wyjść i jakby przeprowadzić, kiedy mówimy o jakichś skrajnych ideologiach, szerzących nienawiść i tak dalej, kiedy próbujemy iść z nimi na jakąś po prostu intelektualną potyczkę i rozebrać je intelektualnie i jakby znaleźć w nich dziury tak zwane logiczne, to od razu jesteśmy skazani na porażkę, bo to w ogóle nie o to chodzi. To chodzi przede wszystkim o, o emocje i to do tej emocji trzeba po prostu jakby gdzieś, nie wiem, może wyciągnąć rękę, może ją wygasić, może ja zaczynam teraz sam gadać utopijnie, ale mniej więcej o to chodzi i ta prawda o człowieku, którą ja naprawdę, jeśli w coś wierzę, to akurat naprawdę Święcie wierzę w to, że przede wszystkim jesteśmy zwierzętami, ssakami, które po prostu na rzeczywistość reagują za pomocą tych mechanizmów obronnych i takich przetrwalnych, nie wiem czy używam teraz prawidłowego przetrwalnikowych słowa, przetrwalnikowych, które, które w nas są po prostu zakodowane. I o tym jest czarne słońce przede wszystkim. Ale ten chaos jeszcze, który jest, bo to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo... Oprócz tego mi się wydaje, że momentami, jakby nie patrzeć, Czarne Słońce, i to też chyba tych krytyków tak naprawdę zagotowało, że oprócz tego wszystkiego wydaje mi się, że Czarne Słońce jest książką śmieszną. Mhm. I że on po prostu... Tak Bawi jakby, ta... się konwencjami różnymi. Tak. tak, ale on też po prostu czasami wali teksty, gruz w tej książce, no, które są po prostu zabawne i wstyd jest tobie, jako czytelnikowi, że one cię bawią, ale one jak cię bawią, Jak on na przykład rzuca żartem typu, że wyglądała jak Miss Rampy 43, wstydci, że cię to bawi, ale cię to bawi. I to jakby mi się to w tej książce gdzieś tam samemu bardzo podoba, bo to jeszcze bardziej podkręca to rozchybotanie i, i, i ten taki ten dysonans taki czytelniczy, który jest. Ale jest jeszcze w tej książce jedna zabawna rzecz. Mianowicie mi się wydaje, że cały też ten anturaż taki. Prawicowo-narodowo-patriotyczny, cała ta taka romantyczno wyzwoleńczo w ogóle rycerska narracja, w moim mniemaniu, na takim czysto estetycznym poziomie, jest czymś strasznie tandetnym i kiczowatym. I Gruz, kiedy odwołuje się do tego, to jakby kompletnie mieszają już mu się te wszystkie porządki, bo mu się zarówno jakiś tam narodowo-romantyczno-wyzwoleńczy mit, miesza po prostu z hitleryzmem, miesza z jakby, a to mu się jeszcze, miesza z jakąś tam prasłowiańską historią i z jakimiś wikingami i tak dalej i cały ten taki po prostu wełbie ma po prostu wymieszany totalny jakiś tam po prostu ten kulturowy, wiesz, popkulturowy jakby taki pierdolnik i to jest też coś, co moim zdaniem jest wiarygodne i też bardzo zabawne. Bo to jest śmieszne, bo to jest kpina, nie? Kiedy mu się cały czas ma po prostu te takie fantazje, wiesz, kurczę, faliczne o tych mieczach, Odyna i tak dalej, to też takie hipermaskulinistyczne, to to jest moja kpina też, jakby z tego dysgi. w tej książce, jakby takiego żartu, jakby takiego kpiny. A jednocześnie dodajmy, że Twój bohater, Główny gruz, ma spore problemy z identyfikacją seksualną. To wiesz, on tak naprawdę jest bardzo jednoznacznie zidentyfikowany seksualnie, ponieważ jakby wydaje mi się, że to w ogóle jest też taki. Kiedy doszedłem do wniosku, że gruz powinien mieć chłopaka i powinien być w tym chłopaku bardzo zakochany. I też chciałem napisać trochę. Jakby. Ja lubię robić takie sobie różne transgresje pisarskie, więc na przykład chciałem napisać parę scen ostrego gejowskiego seksu. Kiedy nie mam doświadczenia osobistego, ostrego gejowskiego seksu, i podejrzewam, że nie będę chyba nigdy miał. Ale jakby chciałem spróbować po prostu, jak to jest, to napisać. To jakby ja chciałem też wyjść trochę poza to, bo sama opcja, bo wiem, że nazista jest kryptogejem, to mi się wydawało takie trochę banalne. Że to, to nie jest coś takiego samo sobie super odkrywczego. Ale kiedy sobie pomyślałem, że ten relacja między gruzem a suchym. Żeby zrobić to tak, żeby to naprawdę w momencie stało się takie romantyczne, żeby to mm. było Love story, żeby była tak naprawdę historia o miłości. To no to już mi się wydało ciekawe. To już wydało mi się, jakby wiesz, i, i to jest kolejny taki poziom konfuzji. Dobra, zaraz, śmiejemy się, ten gość ma kompletny burdel w głowie, opowiada jakieś straszne głupoty i tak no, dalej. No, szerzy treści homofobiczne. Szerzy treści homofobiczne, tak? Jakby, wiesz, jakby to, nie no, to oczywiście, to to jest jakby na najprostszym poziomie, jakby ten jego homofobiczny język to jest, wiesz, tak super przesadzony, że... No, ale wiesz, od skrajnej homofobii do, do takiego, wiesz, no, wyparcia też jest, no, pół kroku, nie? Ja nie jestem bynajmniej w ogóle jakby homofobem prywatnie jako heteroseksualny facet i nigdy na takim poziomie już mówię takim bardziej powiedzmy atawistycznym, już nie mówię o ide takim ideologicznym, ale takim atawistycznym. Towarzystwo jakby gejów nigdy mi jakoś tak nie przeszkadzało, mam kolegów gejów i tak dalej. Nigdy nawet się nad tym nie zastanawiałem jakby nad tym faktem za specjalnie. Dlaczego? Bo jakby nie generowało to nigdy we mnie jakichś po prostu obaw żadnych, takich, że tak powiem... Po prostu, no już czysto jakby identyfikacyjnych, nie? Dla mnie po prostu jakaś tam sytuacja była bardzo klarowna, kim jestem ja, kim są oni i, i, i spokojnie nie? I tyle. A kiedy pojawia się pewien lęk, no to, to znaczy, że ktoś nie jest czegoś pewien. I pytanie, kto i czego? Wie, wiesz, o co chodzi? No i to oczywiście w Gruzie jest. Ale też mi, też mi się wydaje, że ta, ta historia jest taka brutalna, jednak bardzo bardzo romantyczna między Gruzem i Suchem. I to. I Tutaj, jakby dochodzimy do tego, czym Czarne Słońce jest. Ja nie mówię, że to jest jakaś doskonała literatura. Żadna moja książka nie jest doskonałą literaturą, ale chyba też nie o tym rozmawiamy. Nie wydaje mi się, żebyśmy w ogóle w 2020 roku powinni rozmawiać o większości książek, jako o kandydatach do wyścigu o, pucharu z napisem, o Puchar z napisem arcydzieło. Po pierwsze, żeby tę książkę dobrze poczuć, to wydaje mi się, że trzeba mieć jakieś jednak poczucie humoru. Po pierwsze jednak jest dosyć ważny w recepcji tej książki, i trzeba być trochę otwartym w tym poczuciu humoru. A po drugie, trzeba być gotowym i przyjąć na klatę pewne uczucie takiej konfuzji, takiej niewiedzy, co ten gość tak naprawdę chciał powiedzieć. Takiej być jakby gotowym na pewną dezorientację. Bo ja uważam, że dezorientacja u odbiorcy, jakiegoś tam, powiedzmy, tekstu kultury, jak to teraz takie modne określenie, jest czymś bardzo cennym, bo kiedy ja jestem zdezorientowany czymś, kiedy ja nie wiem, co ja mam o czymś sądzić, to ja z tej sytuacji mogę wyjść kimś bardziej rozwiniętym. Ta sytuacja może mnie rozwinąć, rozumiesz, bo ja muszę jakoś się określić i spróbować zrozumieć. Zakładając, że ja tego w ogóle nie odrzucę, nie? Mi też się zdarza odrzucać różne, nie wiem, filmy, książki, sytuacje, bo mówię: Dobra, nie kłamę, nie chcę tego zrozumieć. To nie jest dla mnie, ja tego nie czytam. Nie mam tego języka i nie chcę nawet się go uczyć. I ja rozumiem też takie reakcje na czarne słońce, oczywiście, że je rozumiem. Ale uważam, że jakby to jest książka. Ja nie wiem, czy ona jest dobra, czy zła, nie? Ale to jest książka, która może kogoś gdzieś tam minimalnie trochę rozwinąć. Czytałem kiedyś wywiad z Afex Twinem, mhm. taki muzyk elektroniczny bardzo znany, jeśli ktoś nie wie. I on powiedział coś takiego, że zapytali się go w tym wywiadzie, dlaczego on ma bardzo często niestandardowego stroju używa w swojej muzyce. Jak słuchasz czasami utworów Afex Twina, to jakby tam są melodie w bardzo takich tonacjach, nie... Niecodziennych. Że on musi ją jakby przeprogramować te syntezatory specjalnie po to, aby one nie grały w takim standardowym po prostu stroju, nie? I w fortepianie to musisz go po prostu, jakby, czy gitarze to musisz to ręcznie przestroić, a w instrumencie elektronicznym musisz po prostu jakby go przeprogramować na poziomie kodu, żeby on tam inaczej tak grał. I się go zapytali, po co on w ogóle to robi? Bo on, on, on powiedział, że on robi muzykę w ten sposób, dlatego, bo on uważa, że ludzkim, w ludzkim mózgu. Przestał kiedyś coś takiego, że w ludzkim mózgu, kiedy człowiek usłyszy dźwięk, którego nigdy przedtem nie słyszał, to w jego mózgu wytwarza się połączenie neuronowe, drobne, jedno, którego przedtem nie było. Mhm. I powiedział, że to jest, to jest to, po co on robi muzykę. I może to połączenie już nigdy w tym człowieku nie jednak. Ono się już mu nigdy więcej nie przyda, ale jednak będzie. I tak samo ja po to piszę być może te książki. Poza tym, że ja lubię opowiadać historię i lubię dawać ludziom rozrywkę. I lubię też być poczytnym pisarzem i też lubię zarabiać pieniądze na swoich książkach. To ja poza tym lubię zrobić, mam taką małą, skromną ambicję, że ktoś przeczyta moją jakąś książkę i oprócz tego, że wciągnie się w historię i będzie mu tak trochę śmieszno, straszno, albo się obrzydzi, albo zaciekawi i tak dalej, to na krótki moment w jego głowie pojawi się jakaś myśl albo obraz, którego wcześniej nie miał. I może to w nim zostanie albo nie, ale pojawi się mu w głowie coś, czego przedtem nie miał. Jeśli uda mi się to zrobić, to to jest super. To, to jest już to, o co chodziło. Zastanawiałem się też nad tym podejściem wielu osób po przeczytaniu Czarnego mm -hmm. Słońca, albo wręcz po nieprzeczytaniu, bo się przyznawali, że język mm -hmm. ich odrzucił, do postaci Gruza, głównego bohatera, ponieważ ja sobie myślę o tym, że ktoś taki jak Gruz. Pewnie niejedna taka osoba istnieje w naszym społeczeństwie. Ona no, na pewno. Pełna lęku, przerażenia, co no. budzi frustrację i nienawiść. No. Mam wrażenie, że to jest odrzucenie tej książki. Może też wynikać z tego, że nie chce się takich postaci dostrzegać, że one gdzieś Aha. są na horyzoncie, a może niekoniecznie, tylko po prostu nie chce się takich ludzi zauważać. Nie ma ich wśród nas. No. I to jest moim zdaniem jeden z powodów, dla których ktoś może uznać, że to jest książka nierzetelna albo niewiarygodna, ale zostawmy to już na boku. Pytanie jeszcze o ten chaos nienawiści, o język, mm -hmm. którego używasz. Skąd on do ciebie przyszedł? Skoro ty masz zupełnie inne emocje, mm -hmm. zupełnie inne rzeczy są dla ciebie ważne, jak to by się udało ten język stworzyć, tak go wypluć? No wiesz, ja często jestem w ogóle jako osoba, ja bardzo często jestem, bywam wściekły, i, i, i ja w ogóle taki mam temperament, dosyć, że mam bardzo krótki ląd, co też czasami widać w mediach społecznościowych. Ale sam bywam taki temperamentny, niefajny, może zbyt wulgarny, może zbyt ostry, zbyt zaczepny i tak dalej. Więc no kurczę, to oczywiście, że wyciągasz z siebie, jak pracujesz nad tą książką. Jeśli chodzi o sam język, no to trochę go wymyśliłem. Ja go pozlepiałem z różnych rzeczy. Bo go pozlepiałem, wiesz, on często wpada w takiego tureta, nie? Jakby gruz. No to ja to pozlepiałem, wiesz, z języka, nie wiem, jakichś forów internetowych, jakichś takich w skrajnej prawicy, z komentarzy z tekstów piosenek, nasłuchałem się tego gówna, po prostu niesamowitej ilości tych wszystkich honorów, konkwist, legionów, po prostu i tak dalej, to w problem z tym miałem, bo to wiesz, bo to jest poblokowane bardzo często już teraz, jest takie dość restrykcyjne prawo. Można I te, cię po IP znaleźć. Tak, i te racowskie kapele w ogóle są wiesz, są od ten, to jest tak się mówi na te kapele neonazistowskie, że one są, że to jest RAC, bo to jest skrót od, nie wiem czy wiesz, Rock Against Communism. Mhm. I te wszystkie racowskie kapele to bardzo, zwłaszcza te zagraniczne tam jakiegoś tam screwdrivera, czy czegoś chcesz posłuchać, no to nie, to to masz w ogóle, wiesz, na się tymi płytami nie wolno handlować, nie? Więc to jest takie, wiesz, to jest dosyć tam, tam jest założone, no ale, ale to stąd zacząłem brać, brałem ten język. Oglądałem bardzo dużo na YouTubie w ogóle, wiesz, tych wszystkich takich podcastów skrajnie prawicowych w ogóle i tak dalej, ale też yy, no... No, trochę literatury też mam takie gdzieś tam w domu, tam zmagazynowane jakiś tam zinów. Jakiś dziwnych tam parę mam książek i tak dalej. I... Co ciekawe, niektóre można kupić w okolicach kościołów katolickich. Tak, tak, tak. Ja pamiętam, kupiłem pod kościołem kostki i ten Hitler założycielem Izraela na przykład taką, taką pozycję. Tu na Bożu w Warszawie? Tak, 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 tak. tak. Facet tam mütlipowy miał też w ofercie, pan sprzedawca powiedział, biały kruk, 10 zł. Taka na powielaczu książka, taka odbita, taki cyfrowy. bibuła. bibuła. Znaczy na taki druk cyfrowy on demand, no? Taki, wiesz, taki, że na cyfrze ci drukują książkę tam. Na pewno widziałeś takie, takie publikacje. Tak. Szczotki często tak się robi na przykład w wydawnictwach. No to jest taka książka cały nie przeczytałem, bo mi w ogóle nie zdzierżyłem, ale to jest taka teoria spiskowa, jakby też, którą taka popularna, którą Miedlar często powtarza, że tam Hitler się dogadał z jakimś tam synodem tam rabinów, i po prostu, żeby zrobić holokaust, bo to wtedy on w, i, i to będzie przyczynek, żeby powstało państwo. To po jest ciekawe, Miedlar były ksiądz. Tak, co? tak, tak, tak. No ale usunięty, nie wiesz, już za, okazał się. Aresztowali go chyba tak. w ogóle teraz, nie? Tak. Kurczę, no, to jest. No tak, ale on już odjechał, nie? On już, on już tak już odjechał nawet za mocno. Ale to jest taki zaburzony trochę facet tam. Ja już zacząłem tego, te podcasty oglądać, to właśnie w nim jest taka, wiesz, takie, taka wściekłość. Po prostu to jest taka wściekłość schizofrenika, że nikt nie słyszy. Do mnie gada Napoleona, czemu wy nie słyszycie tego Napoleona? I to już jest taki... dawno jest przekroczony ten etap lęku, że słyszę Napoleona, coś jest nie tak, tylko to jest takie czemu wy nie słyszycie tego Napoleona? wszystkich zabije. To jest Napoleon! Wiesz, to jest, on już jest na tym levelu, nie? Ale też od niego trochę tego, tego języka samplowałem, bo on, oni tam się wysławiają w tych podcastach, teraz już ciekawie, bo to nie jest taki wulgarny język, oni są wszyscy inteligentni, jednak oni mają też obycie mediowe, oni umieją taki, wiesz, jeśli chodzi o taką frazę, okres retoryczny i tak dalej, to oni bardzo taką zborną wypowiedź, pozornie zborną, potrafią z siebie wypluć. Także to też było ciekawe. No i dużo też takiej, wiesz, no po prostu też... No takiej improwizacji no po prostu. Na przykład bardzo ciekawe dla mnie było w książce jest taki fragment, który jest taką wyrwą w całej tej narracji, kiedy jest ten e, taki co Justyna Sobolewska mówiła, że to kicz holokaustowy. Ten taki Treblinka, moment Tak, ten moment w, tym tak, tym, ten moment w Treblince, mhm. który też jakby ja wzorowałem go na autentycznych wspomnieniach jakby więźnia Treblinki, które znalazłem na stronie Jadwaszem. Tam są świadectwa różne takie więźniów i takiego więźnia, który rzeczywiście nazywał się Jankiel. I ja trochę na tym oparłem, znaczy tam sytuację na przykład z tym dzieckiem trochę oparłem na tych wspomnieniach. To jest, może wytłumaczmy słuchaczom, taki moment, w którym twój bohater nagle zostaje postawiony w takiej sytuacji, że ma się wczuć tak, w tę tak, sytuację. Tak, prawda? tak, Zobaczyć tak, to jak... Była taką radykalną lekcję empatii. No, co ciekawe, trochę nie działa, bo on się z tego budzi i mówi że o co chodziło, w ogóle jakby nie, nie rozumiem, że to w którym ten Jezus jeszcze trochę spala tam, wiesz, nie udaje mu się to w każdym razie, zostaje przeniesiony do transportu do Treblinki w latach tam, w latach czterdziestych i po prostu jest nagle, jego jaźń przenosi się w ciało więźnia tego transportu, który zostaje tam przeniesiony, widzi te, Odczuwa przede wszystkim widzi te wszystkie wszystkie i Odczuwa lęki. ten lęk, odczuwa ten niesamowity taki zwierzęcy lęk, no, który po prostu żeby kurczę go opisać samemu, wiesz, no, nie mając dzięki opatrzności takich w ogóle nigdy doświadczeń, oby, obyśmy nigdy ich nie mieli, życzmy sobie, wiesz, to no, musiałem jakoś to... No to był fragment, którego język... Ja w ogóle starałem się zupełnie innym językiem napisać ten fragment. W ogóle jakby na zupełnie innym, w ogóle diapazonie to umieścić, jakby stylizację zupełnie inną, inną literacką w ogóle przyjąć, co tam jakoś mam nadzieję, że, że mi się to udało, nie? Ale jakby zupełnie, żeby ta postać musiała przestać być tym gruzem, jakby tak stryk, momentalnie w łamku sekundy. To chciałem na koniec jeszcze zapytać Cię o zabawy konwencjami, dlatego że trochę jest tak, że... Jezus i Matka Boska, którzy mm -hmm. pojawiają się w Twojej powieści, mają takie super moce, super bohaterów. Mm -hmm. Tak to wygląda. Trochę to jest komiksowe, trochę jak mm -hmm. z Marvela, bawisz mm -hmm. się tym wszystkim. Ale też na przykład sięgasz po wizję Błuchakowa, Jerozolimy. Mm -hmm. Są te wszystkie rzeczy, które smaczki być może mm -hmm. dla znawców literatury i dla czytelników. Gdzieś pojawia się taka sugestia związana z Brunonem Szulcem, ale to już zostawmy. Ale nie, właśnie, bo to chcę wytłumaczyć. Bo to na przykład też się pojawiało jako zarzut, że nagle w takiej popowej książce brudnej, brzydkiej pojawia się nawiązanie do Brunona Szulca. A mi się, to tu chodziło o to, mi się zawsze podobała historia w ogóle tej zaginionej książki, Mesjasza, Mesjasza tej zaginionej powieści, o której on pisał w listach bodajże do naukowskiej, ale nigdy nie znaleziono rękopisu. Nawet kiedyś czytałem świetną książkę na ten temat, nie pamiętam tytułu, ale była taka non-fiction książka amerykańska napisana przez jakiegoś amerykańskiego naukowca, Looking for Messiah czy coś takiego, ja nie mam pamięci do tytułów, ale naprawdę świetna książka non-fiction gościa, który po prostu próbował znaleźć ten rękopis. Zawsze mi się ta historia bardzo podobała. No i ta to jest bardziej, ta scena ostatnia jest o tym, no, że ten rękopis takim największym, jednym z największych świętych grali literatury, nie? No wyobraź tak. sobie, co teraz nagle by się działo, gdyby rzeczywiście znaleziono ten rękopis, nie? jakby, jakaby zapanowała, mówiąc, językiem młodzieżowym inba. Tu jakieś, A jaka by była bitwa między wydawnictwami. No to niesamowite wydawną, rzeczy do? by się zaczęły dziać, nie? A tak naprawdę to jest trochę o tym, że. To, że na początku w tym takim postapokaliptycznym świecie jest ta babcia i to dziecko, i oni wyrzucają ten rękopis, który gdzieś tam ginie i rozcopia się, jakby w, wiesz, w powietrzu. Może ludzie nie zrozumieli tego. Mi bardziej chodziło o to, jak chciałem powiedzieć, że kurczę, nie fetyszyzujmy kultury samej w sobie. Ta kultura jest tylko narzędziem. Ona ma nas zbliżyć, ona jest po coś. Jakby. Erudycja sama w sobie, sama w ogóle, jakby ten dorobek ludzkości, on tak sam w sobie nie jest, kurczę, zbyt wiele wart. My wszyscy gdzieś tam znikniemy w kosmosie. I ja, i ty, i Darek, i Zenek, i wszystkie dzieła Szekspira. Rozumiesz o co chodzi. I ta świadomość jest uwalniająca. Zamiast popadać, jeszcze bardziej nas pogrążać w nich to powinno nas zbliżyć. To powinno nas jakby jeszcze bardziej utwierdzić w teraźniejszości. I kultura, książki, sztuki teatralne. Obrazy, dzieła i tak dalej, można tak wyliczać, wyliczać. One są przede wszystkim jakby narzędziami, po to, abyśmy byli bliżej siebie, abyśmy rozmawiali ze sobą. One same w sobie, oderwane gdzieś tam, wiesz, wyniesione na piedestał, właśnie zamknięte do roli takich fetyszy, nie mają jakiegoś zbyt wielkiego znaczenia. I o to mi chodziło z tym Brunonem mhm. Szulcem. Na koniec, Kuba, pytanie o siłę oddziaływania tej książki, realną albo mhm. prawdopodobną. Bo kiedy obserwuję to, jak wiele osób w mediach społecznościowych pokazuje to, że czyta czarne słońce, mhm. dziękuję ci za tę książkę, mhm. ty też u siebie na profilu to pokazujesz, mhm. to myślę sobie o czymś takim, czy ta książka może odegrać jakąś rolę edukacyjną. Chcę to jasno wyjaśnić, o co mi chodzi. Mhm. Mianowicie młode pokolenie, które wkracza w dorosłość, mhm. wierzy w zupełnie inne rzeczy, zupełnie inne rzeczy jej interesują. Mhm. W świecie tak rozdartym niektórzy mogą podążać tą ścieżką. Mocno prawicową? Mhm. Wiele osób, w tym prawdopodobnie obaj siedzący w tym studiu, boją się tego neonazizmu, neofaszyzmu, który mhm. może wyjść na ulicę i rosnąć w siłę. Czy na przykład, paradoksalnie, Twoja książka nie może pomóc w walce z tym zjawiskiem? Wiesz co, mi się wydaje, że ona może pomóc... Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, że ona może mogłaby pomóc na trochę innym poziomie. To ja powiem tak, najpierw anegdota, a potem odpowiem na pytanie. Anegdota, która też jest trochę o tym, o czym pytasz, jest taka, że jedna z ciekawszych recenzji Czarnego Słońca, jaką znalazłem w internecie, no to ja znalazłem w takim skrajnie prawicowym zinie w internecie recenzję Czarnego Słońca. Ale to jakimś takim tam, typu tam, wiesz tam, no już taki szczerbiec, czy coś tam, już wiesz tam, w ogóle, kurczę tam kto jest twoim idolem i dlaczego właśnie Leon de Grel? no to jest już tego typu jastka, nie, taka już rzeczywiście czarne słońce i tam jakiś łepek napisał recenzję tej książki, która była przeurocza, aż chciałem przytulić go tego misiaka naziolkowego, bo on po prostu odczuwał tak głębokie rozdarcie, bo on napisał mniej więcej coś takiego, to jest świetna książka, bardzo mi się podobała, ale nie mogę jej nikomu polecić, ponieważ Żulczyk pluje w twarz katolikom i Polakom. Ale gdyby nie pluł w twarz katolikom i Polakom, to jest to naprawdę znakomita książka, której nie da się przestać czytać. Dosłownie coś takiego napisał. To rozumiesz o co chodzi, więc kurczę, to jest fajne. Moim zdaniem, żeby w ogóle wywołać jakąkolwiek zmianę, musisz przebijać się przez mur. Nie możesz się okopywać na pozycjach, nie? Nie możesz jakby pisać Tylko dla swojej szeroko pojętej bańki, czy dla swojego w ogóle jakby kręgu odbiorców, bo wiesz, musisz robić też pagaty, nie możesz być nagle, wiesz, nie możesz doprowadzić do sytuacji, w której jakby będziesz klasyfikowany, a bo ty jesteś z tamtego obozu. Rozumiesz o co chodzi. Musisz robić dywersję, musisz robić trochę w dywersji, a Czarne Słońce jest takim takim free jazzowym, też anarchistycznym przykładem na tę dywersję. Natomiast jeśli chodzi o wpływ, też dla. bo też na pewno dużo młodych ludzi będzie czytać tę książkę. Mi się wydaje, że tam poza tam neonazizmem i tak dalej, tam wiesz, bo to skrajną prawicą, która wciąż jest takim niszowym jednak bardziej tutaj sposobem spędzania wolnego czasu, a, a dużo bardziej szerszą taką, szerszym zjawiskiem wśród młodych ludzi jest jednak ta tak zwana ta taka skrajna prawica w formie bardziej takiego korwinizmu szeroko pojętego. Wiesz o co chodzi. I mi się wydaje, że do tego, że to jest trochę o tym... Że bardzo łatwo jest młodych ludzi, zwłaszcza młodych mężczyzn, przekonać do egoizmu. Mhm. To jest bardzo łatwo, w ogóle, jakby nastolatka albo kogoś, kto ma dwadzieścia parę lat, przekonać do czegoś, po prostu powiedzieć mu. Ale co ty się będziesz przejmował tymi wszystkimi tutaj w ogóle jakimiś dziadami starymi, jakimiś pedałami, jakimiś nieudacznikami? Co ty w ogóle będziesz? W ogóle to ty, po prostu tu chodzi o ciebie, ty masz tutaj po prostu topór wziąć, po prostu przebić się przez tę dżunglę życia, ci się to należy i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo taka oddziałująca takich bardzo nastoletnich, kurcze emocji narracja, nie? I, I dlatego mi się wydaje, jakby tę taką wiesz, tego kurczę wiesz, z braku lepszego słowa, no korwinizmu, tę taką opryszczkę bardzo dużo młodych ludzi przechodzi. A Czarne Słońce może być tutaj taką książką, która mówi robi takie zaraz, zaraz, weź trochę, zdemoluj sobie to, co w ogóle masz teraz w głowie. Po pierwsze, zobacz do czego to może doprowadzić, ten skrajny Twój po prostu jakby egoizm. A po drugie, jakby. Świat nie jest w ogóle tutaj kurczę, czarno-białą opowieścią. I na, w tym sensie na pewno może to być edukacyjna historia. Natomiast wiesz, ja nie piszę książek pozytywistycznych, nie? to też to nie jest tak, że to jest jakby nasza szkapa, nie to jest brutalna siłaczka. Czy siłaczka, no. Wiesz, ja nie jestem Stasią Bozowską, właśnie to jest książka, która ma śmieszyć tu przestraszać, dezorientować, obrzydzać, odrzucać, i dopiero może. Pod spodem tego wszystkiego jest edukacja. I z tym Państwa zostawmy. Naszym gościem był Jakub Żółczyk. Dziękuję Ci uf, bardzo. Uf, strasznie się wygadałem. Mam nadzieję, że dosłuchali Państwo do końca. Jeśli tak, to bardzo dziękuję. Dzięki Michał za zaproszenie do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio książki. Rozmowy o literaturze. Jakub żółczyk o Czarnym Słońcu w Radiu Książki. Tak mówił w styczniu 2020 roku. A za tydzień, w kolejny weekend, w 8.10 ostatnie już spotkania z archiwum Radia Książki. Zapraszam i do usłyszenia, Michał Nogaś. 8.10